Witajcie drodzy gramowicze, z tej strony Myszasty. A to co tutaj widzicie to oczywiście, nie mylicie się, World of Tanks. Z tym, że no właśnie na pewno już ktoś zwrócił uwagę na nieco inny interfejs, na pewne zmiany tutaj w wielu elementach, no i przede wszystkim przyciski, które się tam pojawiły. I nie jest to pecetowa wersja, która obsługuje pada, jest to wersja na Xboxa 360. W którą w tym momencie i przez cały czas, to co będziecie obserwować w tle, to gra nasz naczelny, czyli Krzysiek. Ja niestety konsoli nie posiadam, dwa Xboxy mi się spaliły, w związku z czym, no bo zatem pozostaję przy jednak wersji pecetowej. No, jako że gram w tą grę dłużej, dlatego Krzysiek nagrał materiał i poprosił mnie o to, żebym obejrzał to wszystko, tego oczywiście było dużo, dużo więcej. Niemalże godzina różnych gameplayów, tego typu rzeczy, łącznie z samouczkiem. No i żebym ocenił po prostu w tym momencie, tutaj miałem też okazję poobserwować to u niego przez chwilę na żywo, że tak powiem, troszeczkę pokierować tymi czołgami. Jak ta gra właśnie wygląda, jak to się wszystko zapowiada. No cóż, no w skrócie, tak na pierwszy rzut oka to jest wciąż to samo World of Tanks. Przyznam szczerze, że tak naprawdę trudno jest mi oceniać wiele elementów mechaniki, dlatego że no po prostu musiałbym naprawdę pograć w to dużo dłużej, wersję konsolową, a przyznam szczerze, że no nie jestem przyzwyczajony do sterowania i celowania padem. To jest rzecz najgorsza dla mnie zawsze, jeżeli chodzi o właśnie konsolę i o gamepady. Więc trudno mi ocenić tutaj, jak dokładnie to wszystko wygląda. No wiadomo, że w wielu grach konsolowych, strzelankach i tak dalej mamy coś takiego jak przyciąganie celownika. Tutaj z tego co widać, chociażby nawet właśnie tutaj, to celownik jak gdyby, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, nie wiem czy to były po prostu tak precyzyjne ruchy Krzyśka w tym momencie, który celował w konkretne elementy, czy ten celownik przeskakuje. Ja takie miałem wrażenie przez chwilkę właśnie, kiedy się z tymi pierwszymi wersjami zapoznawałem, że następuje tam coś takiego, że ten celownik jak gdyby jest lekko, środek celownika przyciągany do poszczególnych segmentów czołgu jak gdyby. No, wiadomo, że w tym momencie tutaj wszyscy, którzy grali w to na PC-cie będą kręcić nosami i tak dalej, dlatego że no, może to nieco zabijać precyzję trafienia. Z drugiej jednak strony nie następuje to, nie jest to jakieś drastyczne. Można to zawsze skontrować, dlatego że no, nie dałoby się w innym przypadku chociażby strzelać do znajdujących się gdzieś w oddali czołgów będących w ruchu, no, szczególnie jakichś szybszych z wyższych tierów, nie wiem, AMX-ów powiedzmy, francuskich, czegoś takiego, batchatów, wielkiej zarazy. To, które są w stanie pędzić z dużą prędkością. Wiadomo, musimy w tym momencie strzelać z wyprzedzeniem. No, każdy pocisk, tutaj każdy czołg ma swoją prędkość. No i nie byłoby to możliwe, jeżeli by nam przyciągało celownik do, prawda, tutaj jak gdyby modelu. No cóż, no, z tego co możecie tutaj zauważyć, mapy są oczywiście doskonale nam znane. No, Krzysiek dopiero zaczął grać, dlatego trudno ocenić, jak tutaj się zachowują dokładnie wszystkie czołgi, a no, jak wiadomo, LOL Traktor, przepraszam, Leish Traktor w tym momencie no, nie jest najbardziej miarodajną rzeczą i najbardziej miarodajnym sprzętem, tak na dobrą sprawę, to taka tankietka. Więc trudno tutaj na podstawie tych właśnie niskotierowych czołgów ocenić je, jak się zachowuje cała reszta, bo wiadomo, te różnice właśnie i wszelkie niuanse i tak dalej, to tak naprawdę wychodzić zaczynają tak dopiero no, kilka tierów wyżej i w tym momencie już no, mamy do czynienia ze sprzętem, który na przykład jest w niektórych konfiguracjach odpowiednio skontowany i tak dalej. Z wielu dział w ogóle niemalże nie do przestrzelenia, więc no. Ciekaw jestem, jak to właśnie tutaj wygląda. No to są, tak jak mówię, pierwsze wrażenia takie po tak naprawdę tutaj kilku zaledwie bitwach. No i cóż, no jak widzicie, da się strzelać też na całkiem dużą odległość. No akurat to tutaj nie jest zbyt trudne, dlatego że ten czołg po prostu stał w miejscu. Jeżeli coś stoi, to wiadomo, jest łatwym celem, gorzej jeżeli się rusza. Także się tutaj sporo kampi, no ale to wiadomo, jak ktoś zaczyna, to większość ludzi jest ostrożna i boi się wyjeżdżać i tak dalej. O, no i właśnie, teraz jak widzicie, czołg uciekł, że tak powiem, z podstrzału. Dobra,
No i proszę bardzo, nasz naczelny w tym momencie. O, ktoś się tutaj nim zainteresował. No jak widać, większość rzeczy tutaj działa bardzo podobnie tak naprawdę. Mamy różne typy amunicji. No tutaj oczywiście jest dostęp tylko do tej podstawowej w tym momencie. Mamy minimapę, no i właśnie to jest na przykład jedna z rzeczy, która w tym momencie jest dla mnie... No nie wyobrażam sobie w ogóle czegoś takiego jak, nie wiem, jakieś na poważnie jakieś rozgrywanie CW czy czegoś takiego z no, taką minimapą, której się nie da powiększyć na tyle, żeby faktycznie widzieć, gdzie jest jaki czołg, gdzie była ostatnia pozycja jakiego czołgu i tak dalej. No to jest na dobrą sprawę rzecz nie do ogarnięcia. No również też i na randomach, jak wiadomo. No i to jest moim zdaniem troszeczkę właśnie słabe. To jest według mnie właśnie będzie największy problem z właśnie wersją Xboxową, to, że no pewnie będzie zupełnie niemodowalna jak większość gier na konsole. Więc w tym momencie będziemy skazani na to, co zaoferują nam twórcy. Jak wiadomo, nie wszystkie te rozwiązania są najbardziej optymalne i najlepsze, dlatego no, świat modów do World of Tanks ma się dobrze i co oczywiście aktualizacja, to wychodzą przystosowane do niej paczki. No, pomijam już tutaj oczywiście rzeczy, które no, powinny być zabanowane, jeżeli jeszcze nie zostały. No wiadomo, powstają różne wersje różnych modów ułatwiających na przykład celowanie, może nie tyle ułatwiających celowanie, co pokazujących weak spoty i tak dalej, no to już jest w ogóle, nie wiem, co za przyjemność z gry, gdzie czołgi wyglądają jak pomalowane w chore, ostre barwy. No, wygląda to naprawdę dziwnie, zero radochy w ogóle. Powinni tego całkowicie zakazać, banować te mody na dzień dobry. No ale jest też wiele takich, które wiele poprawiają. No na przykład właśnie chociażby informacja na minimapie, które potrafią być dużo bardziej cenne niż cokolwiek innego, czy nie wiem, możliwość oddalenia kamery znacznie większa niż ta zaoferowana przez twórców. No i inne tego typu rzeczy. To oczywiście każdy, kto w tanki gra, doskonale wie, jak to wygląda. Z drugiej strony jednak mimo wszystko cieszę się, że ta gra zawitała na konsolę. Bo nie bałem się tego, że będzie faktycznie jeszcze bardziej arcade'owa, no bo nie oszukujmy się, World of Tanks nie jest żadnym symulatorem, symulacją to nie ma nic wspólnego, także no to już sobie tutaj darujmy. No widzę, że się tutaj zaczął opanowywać podstawową sztukę, czyli ustawił się za krzakiem, co jest bardzo mądre, szczególnie w przypadku lekkiego czołgu. Z tym, że on stoi w krzaku, to musimy podpowiedzieć. Krzysiek, jeżeli będziesz oglądał ten materiał, wjeżdżając w krzak, sprawdź, czy ci przód czołgu nie wystaje, bo jeżeli będzie chociaż kawałek wystawał, to nie masz maskowania, musisz stać za krzakiem, nie w krzaku. To lepiej działa, naprawdę. Tak swoją drogą. No jak widzicie, no, nie wygląda to źle, no jak na leciwego i już naprawdę starankiego w tej chwili X360, no to całkiem nieźle się ta gierka w tym momencie jeszcze prezentuje. Co już jeszcze by tutaj dodać? No właśnie, to mnie zastanawia, bo tutaj się pojawia właśnie informacja. Ja nie sądzę, żeby w tym momencie Krzysiek miał, no widzicie, tą kultową żarówę. No właśnie, to oznacza, że ktoś go wyspotował, że ktoś go zobaczył. No niestety to jest jedna z największych wad tak naprawdę wersji konsolowej. Nie ma tutaj czegoś takiego jak załoga w ogóle w tej chwili, gdybyście tego nie wiedzieli. Po prostu załoga czołgu nie istnieje. Nikt nie przewidział czegoś takiego jak załoga. A właśnie, a to jest ciekawostka swoją drogą. Ciekawe, czy poznacie tą mapę. Przynajmniej ci, którzy grają w normalne tanki, pecetowe. Patrzcie, za moment będziecie chyba wiedzieli, gdzie jesteście. Chociaż nieco się zmieniło. No ale to taka ciekawostka. W każdym razie, no właśnie, nie mamy tutaj w ogóle naszych załogantów, oni nie łapią doświadczenia, być może zostanie to wprowadzone później, tylko zastanawiam się, jak w takim przypadku gracze, którzy wcześniej rozpoczęli rozgrywkę, będą w plecy, dlatego że na czołgach wysokotierowych no, nie będą mieli dobrze wyszkolonych załóg. No, skazani na jeżdżenie nimi i po prostu zdobywanie expa, tutaj się coś chyba, nie wiem, czy się jakiś tak zaczaił sprytnie, czy to coś innego tutaj ma się dziać. W każdym razie, tak, ludzie są niezdecydowani, nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić, najwyraźniej. Ekipa się uparła na kampienie przy bazie. Taki standardzik.
O, Krzysiek tak chyba się zdenerwował i zaczął dawać tutaj znać kolegom, żeby ruszyli trochę swoje szanowne pancerne tyłki i pojechali do przodu. Co miejmy nadzieję nie skończy się dla nich źle. Dobra, ofensywa ruszyła. No ale właśnie, nie ma załogi, nie ma więc skilli i z tego co widzieliśmy właśnie, zmyślik, czyli żarwencja, w tym momencie działa prawdopodobnie automatycznie. Powiem szczerze, nie zwróciłem nawet na to uwagi. Kurczę, przez chwilkę grałem i nie zwróciłem uwagi. Zauważyłem, że to się tutaj co jakiś czas pojawia. No tak, Krzysiek, to teraz tutaj też mała podpowiedź. No tu jest w miarę bezpiecznie, faktycznie. Może nie zdążyli dojechać, chociaż długo staliście, ale jak masz skałki po lewej, nie jedzie się po prawej. To nie jest wyścig samochodowy, to nie chodzi o to, żeby nabrać prędkości jak największej i żeby jak najwięcej widzieć, to nie zawsze jest najlepszy pomysł. Lepiej jechać blisko jednak skałek, od skałki do skałki, chować się, zatrzymywać, wychylać, tak swoją drogą. No ale dobra, na samym początku każdy tak jeździł, ja zresztą podobnie, jeszcze bardziej lamiłem. Bardziej zacząłem naukę gry w tanki od francuskich TEDeków. Nie róbcie nigdy tak głupiej rzeczy, naprawdę. Szczególnie jeżeli przez długi czas uczycie się samodzielnie na własnych błędach. To jest chyba najgorsza rzecz, o której można zacząć naukę grania w World of Tanks. No właśnie. No chyba mapę już poznaliście i chyba już wiecie, o co tutaj chodzi w tym momencie. Tak, oczywiście jak najbardziej. Po prostu przerobiono ją na zimową i już mamy kolejną wariację. Interesuje mnie właśnie i ciekaw jestem, czy jest też wersja letnia. Jest to po prostu któraś dodatkowa mapa, czy w tym momencie nie ma w ogóle wersji tej właśnie zielonej w tym przypadku. Czy mam wrażenie, że no, mapy zimowe lepiej tutaj po prostu współpracują też z pamięcią konsoli, dlatego że no, wiadomo, jest mniej roślin, mniej liści i innych rzeczy. Więc i konsola ma mniej rzeczy do obliczenia i być może tutaj było zadrzewienie na tyle duże, że po prostu postanowiono pozbawić te drzewa tychże liści i przysypano wszystko śniegiem. Nie, żeby one jakoś rewelacyjnie wyglądały w normalnych tankach. Dobrze, ale wróćmy jeszcze właśnie do samej tutaj gry i samej rozgrywki. No większość zasad, jak zauważyliście, tutaj chyba jest niemalże identyczna. No, przy czołgach tu akurat mamy amerykańskiego T-1, tak? Taka ciasta, wysoka puszka. Mamy magazynek, czyli tutaj wszystko jest normalnie. Mamy czasy przeładowania, czasy skupienia celowników i tak dalej. Kąty trafienia, przebicia. No, ktoś się wystrzelał, no ale niestety źle trafił, dlatego że w tym momencie walczy z TEDekiem. A jak wiadomo, TEDeki od przodu są raczej twardawe. Da. No, magazynek się długo niestety przeładowuje. Także no, większość tych rzeczy, które są w normalnych czołgach, tutaj działają w jakiś sposób. Z tym, że tak jak mówię, no, w większości przypadków tak naprawdę jestem w stanie to, nie wiem, ocenić, czy powiedzieć coś na ten temat. Tak, tak, Artusie rozwal, bo Artusia potrafi no właśnie. Tada! No i chłopak zaliczył fraga, kurczę, jednym strzałem w zasadzie. Powrót do garażu. Dobra, właśnie. Garaż, tutaj możecie zobaczyć sobie, to już końcówka jest tego materiału, możecie zobaczyć sobie, jak wyglądają drzewka. No, oczywiście nie są one aż tak strasznie rozbudowane, jak w normalnych tankach i tutaj też widać właśnie statystyki, no to wszystko jest takie zrobione właśnie pod użytkownika konsolowego typowo, czyli mamy wszędzie paski, które pokazują nam, co jest lepsze, co jest gorsze i tak dalej. No tutaj mamy oczywiście możliwość zakupienia czołgów, garaż, to wszystko pozostaje w większości przypadków zupełnie tak samo jak w normalnej grze. Ale teraz właśnie ciekawa sprawa. Nie ma tutaj kupowania praktycznie czegoś takiego jak pojedyncze moduły, na dobrą sprawę, niemalże. Tutaj mamy coś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać, pakietów rozwijających po prostu poszczególne elementy czołgu, czyli jego, nie wiem, działo, to znaczy siłę ognia, jego mobilność, zdolność obserwacji, tego typu rzeczy.
No, jest to dosyć kuriozalne, przyznam szczerze, i na pewno mniej skomplikowane, dużo prostsze niż w przypadku no, normalnej gry, prawda? Normalnych pecetowych tanków. No i tutaj też, no, ja podejrzewam, że no, za tą decyzją akurat stała tylko jedna rzecz, czyli właśnie chęć podbicia po prostu rynku konsolowego, który wedle pewnie badań, które sobie rynkowe Wargaming przeprowadził, są na tyle bogatą firmą, żeby było na to stać, no, zapewne doszli do wniosku, że gracz konsolowy nie będzie siedział na kanapie i analizował 70 typów dział do tego samego czołgu, na niektóre tyle prawie, że mają, tylko po prostu chce kupić sobie pakiet, który zwiększa mu szybkość, albo nie wiem, właśnie siłę ognia, takowy sobie zrobi, ewentualnie kupi po prostu całą gotową wersję nowego czołgu, nie wiem, A1, A2, A3 czy coś takiego i w tym momencie będzie szczęśliwy i zadowolony. Dobra, widzicie jak to mniej więcej wygląda, oczywiście są też czołgi premium i tego typu rzeczy, bez goldzika się nie obędzie, a ja póki co kończę, mam nadzieję, że jak Krzysiek się troszeczkę ogra, to zrobimy jakiś kolejny materiał, tym razem no już z wyższych nieco tierów i zobaczymy wtedy, jak to wygląda w praktyce tak naprawdę podczas prawdziwej walki. A póki co trzymcie się, na razie. Thank you.